Ta chmura za mną tak wygląda, jakby była odcięta od noża. To tak zwany Chinook Arch. Chinook Arch to fenomen albertański, tutaj szczególnie w Calgary, który oznacza no zwykle bardzo dobrą wiadomość. Oznacza, że z Pacyfiku, czyli tak no z Vancouver, prawda, z wybrzeża zachodniego wybrzeża Kanady, napływa tutaj przez góry, przedarło się ciepłe powietrze. Także widząc Chinook Arch, każdy wie, że nadchodzi ocieplenie. Oczywiście ocieplenie zwykle nie jest to nic dramatycznego, chociaż bywają Chinooks, które potrafiły zmienić temperaturę w ciągu jednego dnia o około 20 stopni. Z tym, że wtedy wiąże się to z bardzo silnym wiatrem. Dzisiaj jest spokojnie, także ten Chinook Arch jest stosunkowo słaby, ale nasuwa się, prawda? Także temperatura podniesie się około, ja wiem, może 5 do 7, nawet może no, 10 stopni maksymalnie, ale podniesie się. Także widząc to, prawda, taką oznakę na niebie, sygnał jest jeden, idzie ku lepszemu i nawet w środku zimy, gdy widzi się nagle Chinook Arch, to serce rośnie i wszystkim od razu humory się poprawiają. No i jest oczywiście ogólna atmosfera euforii, bo oto w końcu nadchodzi ocieplenie. Chinook Arch nazwany jest od tego, że właśnie ten ciepły wiatr, który przedarł się przez wysokie pasmo widoczne w horyzoncie gór skalistych, właśnie z indiańska jest nazywany Chinook, czyli ciepły wiatr wiący z nad Pacyfiku, Chinook, no i Arch, no bo zwykle to jest właśnie, ma to wszystko, ta chmura, ten brzeg, który jest właśnie, wyznacza, gdzie powietrze ciepłe, prawda, miesza się, czy wypiera powietrze zimne, ma zwykle formę łuku. No dzisiaj ma akurat formę taką, prawda, prostą, ale w sumie jak się tutaj to nasunie już bardziej nad miasto, to będzie bardziej to przypominało łuk, czyli Chinook Arch. Żeby lepiej uzmysłowić, na czym polega tak naprawdę fenomen Chinook Arch w Calgary, chciałem zdemonstrować właśnie demonstrując ten oto obrazek, drapując się tutaj na taki wzgórek, gdzie będzie lepiej można zaobserwować skalę tego fenomenu i podziwiać chociażby dla, prawda, jego walorów nawet estetycznych tym, czym jest Chinook Arch w Calgary. Fenomen kalgaryjski, który pojawia się tutaj parę razy w zimę. W ogóle no tak około, nie wiem, 7-8, może około 10 razy w roku. Nie tylko w zimę, także w lato. Oczywiście wtedy te skoki temperatur nie są takie odczuwalne i nie są, nie jest to nic wielkiego. Ładnie wygląda, ale w zimę znowu jest to definitywnie oznaka czegoś pozytywnego i coś, co cieszy serca i oczy wszystkich tutejszych mieszkańców.
No niestety Chinook w Calgary zdarza się coraz rzadziej, przynajmniej z moich obserwacji. Ktoś mówi, że klimat się ociepla. No niestety są miejsca na ziemi, takie właśnie jak niestety to, gdzie ja mieszkam, gdzie klimat się nie ociepla. Wręcz przeciwnie, z zimy na zimę wydaje mi się, że jest tutaj coraz gorzej. A kiedyś było z Chinook, może nie wiem, z 4-5 ciągu zimy. W te ostatnie zimy nie było żadnego, to faktycznie to nawet w gazetach o tym pisali i mówili w telewizji, a lokalnej. W tej zimy był ten jeden jedyny, który właśnie pokazałem. To już było dokładnie 2 miesiące temu. Od tamtego momentu, no niestety, zimno, śnieżnie, czyli tak jak zwykle. I trzeba, no niestety, się z tym borykać. Zima kanadyjska, prawdziwa. I odświeżanie w tym momencie jest po prostu częścią właściwie codziennego rytuału. Świetnie. Chinook i Chinook. Życie podczas długiej kanadyjskiej zimy wcale nie ustaje. Toczy się tylko w nieco bardziej spowolnionym tempie. Najbardziej narażeni są oczywiście tutaj ludzie, którzy muszą pracować na zewnątrz, tak jak tutaj ci budowniczy. I oczywiście żadne budowy tutaj nie ustają, tylko z takiego banalnego powodu, że na zewnątrz jest minus 40 stopni. W Kanadzie budowniczy poradzili sobie z zimnem w ten sposób, że okładają całość, prawda, takimi właśnie płachtami. I najczęściej w tej płachcie jest dziura, do tej dziury jest włożona rura. Rura prowadzi do jakiegoś ustrojstwa, które na zewnątrz, które produkuje ciepło i czyni z tego wszystkiego taką wielką, wielką suszarkę. No i w środku zakładam, że już nie jest minus 40, tylko jest powiedzmy fala ciepła, jest minus 20, może minus 10. To w każdym razie pomaga, no i chroni od wiatru, który jest tutaj największym wrogiem ludzi, którzy pracują na zewnątrz w zimnie. Czyli co? W sumie nie powinien narzekać. Mogło być, jak widać na załączonym obrazku, o wiele gorzej. Mógłbym pracować na zewnątrz. A jak już naprawdę jest źle i jak dopada mnie zimowa deprecha, tak jak każdego jednego mieszkańca Calgary i w sumie prawdopodobnie całej Kanady, mogę wtedy sobie powiedzieć, że no, zimno jest, jest beznadziejnie, ale przynajmniej jest słonecznie. O kurde.